Witamy serdecznie. Wtorek, 5 lutego. Przed nami szósty numer Gazety Gryfińskiej. Wtorek, 5 lutego. Witam Cię, kolego. Co jadłeś dzisiaj smacznego? Co jadłeś dziś smacznego? Dzisiaj... Tak smacznego, bo przed obiadem jesteśmy... Tak, no więc właśnie, dlatego będziemy się streszczać. Dokładnie, szybko idziemy. A tematem głównym dzisiejszego wydania jest niechlubny pewien fakt, który został odnotowany w zeszłym tygodniu, a dotyczył jazdy na gazie, mówiąc kolokwialnie. Podwójnym. Niestety dotyczy sprawa funkcjonariusza, zapewne już niedługo. Nie no, jakby to jest stanowisko komendanta powiatowego, jak i wojewódzkiej jednostki policji, jest jednoznaczne. Ale może nie będziemy zdradzać, zapraszamy. Policjant z gryfińskiej komendy prowadził po pijanemu. Żeby oddać tutaj szacunek naszym lokalnym policjantom, dodamy od razu, że nie chodzi o kogoś, nie chodzi o mieszkańca Gryfina w każdym razie. Szczegóły możecie przeczytać na stronie trzeciej. Ale pracownika gryfińskiej komendy policji powiatowej. No tak. Dobrze. Co jeszcze ciekawego w tym numerze, Jakubie? No, dość intrygujący jest tytuł wywiadu z Pawłem Nikityńskim, który twierdzi, iż może milczeć do końca kadencji. Dlaczego tak twierdzi? I co też takiego się wydarzyło w trakcie tej rozmowy, że takie deklaracje padły? O tym piszemy na stronach 8 oraz 9. Wywiad przeprowadził Tomasz Obacz. I jest to wywiad tygodnia. Na stronach samorządowych piszemy również o zmianach granic administracyjnych Gryfina. Trzy obręby zostały włączone do naszego miasta. Jakie? O tym możecie przeczytać. Co ciekawe, łącznie 222 hektary terenów i szybko sumując, 137 budynków weszło w terytorium Gryfina. W zeszłym tygodniu poruszaliśmy kwestię sesji Rady Miejskiej, podczas której doszło do dość takiego znamiennego spięcia na linii lokalna władza w postaci burmistrzów naszych, trzech wspaniałych burmistrzów, a nowego, że tak powiem, obozu opozycyjnego, który się wyłonił po wyborach. Nieformalnego, o czym również pisaliśmy już kilkakrotnie na naszych łamach. Chodzi o realizację budowy ulicy Fredry na pewnym odcinku jej, tak? Bo to nie chodzi i o Miłosza. I Miłosza. Radni stoją na stanowisku, że zostali postawieni przed faktem dokonanym i nie chcą dopuścić do realizacji w ten sposób tej inwestycji. Z kolei burmistrzowie uzasadniają tą realizację tym, że przeciąganie się, jakby powtórzenie całego procesu wyłonienia wykonawcy będzie skutkować znacznym wzrostem, przewidywanym wzrostem realizacji takiej inwestycji. Myślę, że zupełnie inne stanowisko mają mieszkańcy, którym bimba to, która opcja wygra. Zależy im na tym, żeby ta droga jak najszybciej powstała. I teraz pytanie, kto ma rację w takim sporze? Ciekawe, do jakich wniosków wy sami dojdziecie. Piszemy o tym na stronie 11 w dziale Samorząd. Niejednokrotnie poruszaliśmy temat szczecińskiej kolei metropolitalnej, która zbliża się wielkimi krokami i w związku z nim z tą, że inwestycją, również inwestycje wokół dworców stacji kolejowych. W Gryfinie również wyremontowanych, przebudowanych kompletnie ma być kilka ulic strategicznych, bo takie mi można nazwać ulicę 1 Maja Sprzymierzonych czy Kolejowej. No przede wszystkim ma powstać słynna winda z górnego tarasu na dół. Między innymi również winda. Wreszcie białe schody zostaną wyremontowane, także ważne inwestycje z punktu widzenia mieszkańców Gryfina, ale o nich się mówi od roku, już przeszło roku, nawet dwóch lat, jednakże ich nie widać. Dlaczego? Kiedy one będą? Jak obecnie wygląda sytuacja? O tym piszemy na stronie 10. Zachęcamy do przeczytania artykułu. Cierpliwości życzymy. Nie przy lekturze, ale generalnie w odniesieniu do tych planów. Szum niezapowiadany wielokrotnie. Ze strony 13 bije w oczy tytuł FSP3 rezygnują z typowych przerw.
Mowa o naszym dziale interwencje. Chodzi o szkołę podstawową numer 3 w Gryfinie, gdzie dzieci w klasach pierwszej, od pierwszej do trzeciej, czyli no, takie można powiedzieć największe maluchy, nie mają możliwości samodzielnie szwendać się po szkolnych korytarzach. Mają, ale coraz rzadziej, bo to jest jakby stopniowo wprowadzany. W każdym bądź razie coś tak prozaicznego jak przerwa stało się zarzewiem pewnego konfliktu na linii rodzice, którym nie do końca takie pomysły ciała pedagogicznego przypadają do gustu, a tym ciałem. Jak uzasadnia to szkoła, czy jest to zasadne, tak na dobrą sprawę, próbuje to rozwikłać nasz dziennikarz Tomek Obacz. Obiekcje mają również sami nauczyciele, bo mówisz o ciele pedagogicznym, natomiast obiekcje również mają sami nauczyciele, którzy również podczas przerw no, coraz częściej muszą się opiekować uczniami w klasach. Na stronach 14 i 15 kontynuujemy nasze historyczne wycieczki z panem Andrzejem Krywalewiczem. Tym razem intrygujący tytuł. Przyglądaliśmy się zaplanowanemu zabójstwu. Wspomnienia pani Eugenii Jakubowicz z Bań. Okraszone pięknymi zdjęciami. Na stronach 18 i 19 jak zwykle kalejdoskop. Coś ciekawego w tym tygodniu? No, oprócz takich przekomarzanek naszych, prawda... Myszka, kotek, widzę, że to jest śmieszkowatych przekomarzanek. Ja bym chciał zwrócić uwagę i zapalować w imieniu tych ludzi. Chodzi o Czesia, który zaginął. Jest to kocur. Zaginął na Górnym Tarasie w zeszłym tygodniu. Podobno był widziany, ale jest przestraszony, więc nie dał się schwytać. Zwróćcie uwagę, tutaj zapewne kolega zaraz zrobi przebitkę na te ogłoszenie. Czesio jest poczciwym kociakiem, o czym świadczy sam fakt, że właściciele wyznaczyli nawet nagrodę za pomoc w jego ujęciu, złapaniu, odnalezieniu. Także dołączamy się do tej prośby. Na stronach sportowych dominuje wywiad z Ryszardem Wierzbowskim, znanym w Gryfinie jako Gaweł. Miły i sympatyczny przedsiębiorca, który serwuje pyszne kebaby, aczkolwiek, nie wiem czy wiecie, grał również kiedyś w piłkę nożną i to z sukcesami w Polonii Gryfina, a potem w Energetyku, a przede wszystkim miał epizod w kadrze Andrzeja Strejlawa. To ty gadasz. Dokładnie. No, juniorskiej kadrze Andrzeja Strejlawa. Grał w reprezentacji. Jak do tego doszło, jak to wspomina, jak wspomina czasy, gdy grał w piłkę, czyli lat 60., 70., zachęcamy. Świetny wywiad autorstwa Grzegorza. Z panem Ryszardem rozmawiał Grzegorz Racinowski. No i tyle. Coś jeszcze dajemy? No już wszystko. Ostatni tydzień zimowych ferii, także dzieciaki, wykorzystajcie ten czas, bo już niedługo laba się zakończy. Ale Gazeta Gryfińska ukaże się również w przyszłym tygodniu, także nie martwcie się. Zapraszamy do lektury. Cześć. Thank you.